Prezydent leci do Chin. Biało-czerwoni o 18:00 zagrają z Austrią. To nasze tematy. Zapraszam na serwis informacyjny. Polacy grają dzisiaj drugi mecz na Euro 2024. Będzie to tak zwany mecz o wszystko. Prezydent Andrzej Duda z pierwszą damą leci do państwa środka. O godzinie 18:00 na stadionie w Berlinie rozpocznie się mecz Polska-Austria. Będzie to drugi mecz biało-czerwonych na Euro 2024. Pierwszy przegraliśmy z Holandią 2-1. Czuć i widać piłkę, atmosferę piłkarskiego święta. Mamy nadzieję tylko, że tego święta nie zepsuje kapryśna pogoda, bowiem na czas meczu przewidywane jest oberwanie chmury. Ale nam deszcz jest niestraszny, tym bardziej podopiecznym Michała Probierza. Biało-czerwoni mają o co grać, mają o co walczyć. Zmierzą się z reprezentacją Austrii. To spotkanie, no cóż, będzie o pełną pulę, o być albo nie być w fazie pucharowej Euro 2024. Michał Probierz przekonywał na konferencji prasowej, że niestraszny im jest przeciwnik. Nie boi się podopiecznych Ralfa Rangnicka. Oczywiście zespół jest już przeanalizowany. Polacy wiedzą, jak przeciwstawić się silnej i nieobliczalnej drużynie Austrii, ale przede wszystkim nasi piłkarze czują się znakomicie, wszyscy są zdrowi, wszyscy są gotowi do gry, łącznie z Robertem Lewandowskim na czele. Tak więc nie pozostaje już nic innego, jak tylko biało-czerwonym wyjść na boisko Olympiastadion w Berlinie i powalczyć o 3 punkty. Jak zawsze liczy się także 12 zawodnik, czyli kibice. Reprezentacja Polski dzisiaj gra bardzo ważny mecz. Wsparcie kibiców będzie potrzebne, bo ono uskrzydli orły. No pewnie mamy ze sobą tyle energii, że pomożemy naszej kochanej reprezentacji, aby wygrać z Austrią i to jest 100-procentowa pewność, prawda? Tak. No ja myślę, że musimy to wygrać, ten mecz, żeby wyjść z grupy, ale o 3. miejsce albo 2. Skąd państwo przyjechali tutaj do Berlina na spotkanie biało-czerwonych? My ogółem na co dzień mieszkamy w okolicach Chicago, Stanów Zjednoczonych, ale pochodzimy z Białegostoku. Atmosfera jest, jaki wynik? 2-1 Polska. Ja mówię 2-1 Polska też. Czy dadzą radę kadrowicze Michała Probierza? 2-0, na pewno wygramy i idźmy dalej, bo po to młodzi chłopcy bawią się w piłkę, żeby później mieć możliwość zaistnienia na Euro. Myślę, że wyjdziemy z grupy, a co będzie dalej, zobaczymy. Dlaczego do strefy buforowej przy granicy dopuszczeni są tak zwani aktywiści? Czy de facto nie odgrywają oni roli przemytników ludzi? Pytają politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tej sprawie przeprowadzili interwencję poselską w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dlaczego rząd Donalda Tuska nie reaguje wtedy, kiedy te organizacje łamią prawo, przemycając ludzi z zagranicy białoruskiej do Polski? Media podają, że proceder ten wygląda następująco. Otóż aktywiści kontaktują się z migrantami jeszcze wtedy, kiedy oni są po stronie białoruskiej. Następnie pomagają im przekroczyć granicę, wskazując miejsce, w którym nie ma strażników granicznych, nie ma żołnierzy. Potem ustanawiają siebie samych pełnomocnikami tych migrantów i występują o ochronę międzynarodową, a więc traktują Straż Graniczną niczym przedsiębiorstwo taksówkowe, które ma podwozić migrantów w określone miejsca. To jest jeden wielki skandal. Czołgi K2 będą produkowane w Polsce, zapowiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd ma zamiar kupić kolejnych 180 koreańskich czołgów K2 i ponad 200 armatochaubic K9. Do tej pory poprzedni rząd kupił 189 koreańskich czołgów i 212 haubic. W lipcu 2022 roku wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził 3 umowy ramowe na zakup z Korei: 1000 czołgów K2, 650 armatochaubic i 48 lekkich myśliwców FA-50. Te umowy są konkretyzowane przez umowy wykonawcze.
Mamy określony plan dostaw. Dziękuję za taką jasną deklarację ze strony pana ministra jak najszybszej decyzji o transferze technologii, dostarczaniu wszystkich potrzebnych informacji dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która jest strategicznym partnerem dla przemysłu koreańskiego, otwartości firm koreańskich na to, że za zakupem dla polskiej armii idzie transfer technologii, o czym mówił pan prezes. Tak, to jest już postanowione. To będzie miało miejsce, będziemy produkować czołgi K2 w Polsce. Prezydent Andrzej Duda z pierwszą damą leci do Chin. Wizyta potrwa kilka dni, od jutra do środy. Do państwa środka udaje się także Aleksander Wierzejski z Telewizji Republika, który będzie na naszej antenie relacjonował tę wizytę. Prezydent wybiera się do Chin po to, by rozmawiać na najwyższym szczeblu. Będzie spotkanie z premierem Li Keqiangiem, będzie też rozmowa z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. W programie jest udział w chińskiej wersji Światowego Forum Gospodarczego. To jest to, które odbywa się w szwajcarskim Davos, a w Chinach ta edycja będzie w mieście Dalian. Tam prezydent będzie otwierał to spotkanie gospodarcze. Prezydent spotka się też z studentami Uniwersytetu Fudan. To jest uczelnia, która zajmuje 39. miejsce w najbardziej prestiżowych światowych rankingach. Odwiedzi też Szanghaj, czyli taki sztandarowy przykład oszałamiającego rozwoju gospodarczego Chin. Dla Polski ważne jest kilka spraw. Przede wszystkim dostęp do chińskiego rynku żywnościowego, otwarcie na polskie mięso, na polskie produkty wysoko przetworzonej żywności. I miejmy nadzieję, że to jest również w tym programie. Prezydent podpisze bardzo wiele umów gospodarczych. Wszyscy wiedzą, że jest kwestia samochodów elektrycznych. Państwo na pewno słyszeliście, że Unia Europejska ma obłożyć cłami chińskich producentów, którzy produkują podobnej jakościowo co do europejskich pojazdy, ale po znacznie niższych cenach. No i właśnie pytanie, czy będzie tutaj również temat udziału chociażby tej słynnej chińskiej firmy Geely w polskim rynku i polskiej fabryce. To miało być przy okazji Izery. No zobaczymy, bo tutaj są to negocjacje międzyrządowe. Jeśli chodzi o taką politykę międzynarodową, to prezydent jedzie do Pekinu jako przedstawiciel chyba najwyższej rangą ostatnio świata zachodniego. Jesteśmy dosłownie kilka dni po zakończeniu forum w Szwajcarii, gdzie prezydent opowiadał się po stronie Ukrainy, a Chińczycy, przypomnijmy, w tym forum się nie wzięli udziału. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Widzimy się o godzinie 16, a za chwilę rozmowa Łukasza Jankowskiego. Zachęcam do pozostania z Republiką.